Witajcie w kolejnej, siódmej już części przygód Geralta. W tym odcinku dokończymy oczyszczanie Białego Sadu i się dozbroimy na dalsze przygody. Miłego oglądania.
gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Thank you.
zniszczysz sobie ten most. Thank you.
proszę. Zatańczmy.
mocy jest mocy. Kurde, liczaj. Wydaje mi się, że na tego upiora było zlecenie, ale nigdy go nie widzę. Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Thank you.
miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Thank you.
medalion drży to miejsce mocy. Dalej, płotka, dalej! Ted Ertegan, ab Evonial. Słyszałeś o brygadzie Rihet? Tacy jak ty tam służyli, nie ludzie. Na przeszpiegi czy w interesach? Chcę, żebyś coś dla mnie wykonał. Niedużo nie było, ale lepsze niż tam, co mam.
teraz w samochodzie. Bywaj. Na przeszpiegi czy w interesach? Pokaż mi swój towar. Bywaj. Eric Lloyd. A sack and oven. Piekielnik żmije oki.
opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na skutki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. Kościwowy, wychylisz ze mną kufelek? Szukasz teraz kłopotów? D-R-W-A-N-y. Cisza, cisza, w komnacie cisarz, emchyr na robizacie. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Bywaj. Tych śliwek mnie chyba brzuch boli. A, króle się biją, chłopi biją. Odmienię. Witajcie. Rzucę okiem. Uważaj na siebie. Przeszpiegi czy w interesach? Pokaż mi swój towar. Bywaj. Ponoć kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda? Elaine Ted, Ratygal. Dużo nas tu pracy czeka, oj dużo. Heil, Herzer!
Kwarta to znaczy, że jest częścią niedźwińskiego ekwipunku. O! Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Chciałbym, żebyś coś dla mnie zrobił. Bywaj. Jest zielony. Wszystkie zielone rzeczy są jedynie. Znowu mi sarny drzewka poobniżały. Witajcie. Rzucę okiem. Uważaj na siebie. To może udało mi się zarobić.
siodło mam najgorsze. Coś rozrzut nie poszło. Witajcie! Rzucę okiem. Uważaj na siebie. Odmieniec. Ten tego. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem? Jak nowa kuźnia? Świetna! Nilfgaardczycy sprowadzili mi z Mahakamu dwukomorowe miechy i ściągnęli fachurę z wyziny, który postawił palenisko z cegły i komin. Tylko miejscowi przestali u mnie kupować. Jeżdżą po narzędzia do kozielic, pół dnia drugi stron. Mimo, że tamtejszy kowal nawet porządnej motyki nie potrafi wykuć. Ale za to jest człowiekiem, prawda? Uważaj na siebie, Vini. A jeśli wojna tak się potoczy, że Nilfgaard będzie musiał się wycofać z Białego Sadu, odejdź stąd z nimi. Ludzie nie zapomną ci śmierci tamtego chłopaka. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Bywaj. Ten tego. Zleciała kolejna godzinka i w końcu mamy oczyszczony cały Biały Sad. Przynajmniej na tym etapie gry. Więc powoli będziemy kończyć, a w następnym odcinku poszukamy szpiega, z którym mamy się spotkać. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia.